Cześć wszystkim, z tej strony Drake, powracamy do Dooma u mnie na kanale. Tak, przed nami kamień spirali, który ostatnio zmacaliśmy. Mamy nowy cel, zwie się on Tyglem, no i... Tygiel. Tak, to fabuła, to Doom. To Doom dla was, moi drodzy, to Doom dla was. A by the way, tak, żeby jeszcze nie było, pod biurem Oliwii najwidoczniej znajduje się kościół samego Lucyfera. Okej, dobra, sorki za przerwę. Tak, co mnie mówić, wiem, że już któryś odcinek z rzędu kwestionuje zdolności spostrzegawcze Haydena jako szefa, ale... Come on! No ja cię proszę. Miss Voldemort odwala tutaj, co jej się żywnie podobało. W jej własnym biurze. Naprawdę nikt nie zajrzał pod dywan, czy nie tam klapy w podłodze? Amatorzy. Pamiętam, że gdzieś to jest wejście do poziomu z oryginalnego Dooma. Pamiętam coś takiego, pamiętam taką rzecz. Ale nie pamiętam konkretnie... Zajebisty miecz. Czaszunie. No dobra, lecimy dalej. Dosłownie szkielety siedzą z wybałuszonymi oczami i patrzą i nie wierzą. Nie wierzą, że to przeszło prawdopodobnie. Dobra. Okej, na dole wesołe przejście. Ha! Ach, ten riff. Ach, ten riff. O! Hello there, strażniku. O, i proszę, jest i oryginalny Doom. Najwidoczniej ktoś namalował te demony na ścianie. No fajnie, a jakby co mi to daje, że jestem tutaj? Jakby coś tutaj jest? Coś mogę stąd zabrać? Być może czegoś tutaj nie widzę. Ale szczerze powiedziawszy, trochę nie mam ochoty tego szukać. Dobra. Więcej granatów. A nie, to tylko zmniejszony cooldown, ale też spoko. Fajnie się rzuca tymi granaciorami, tak więc... Gdzie wyjedziemy? Dokąd prowadzi temna winda sekty w tej bardzo futurystycznej firmie? Słyszę coś. Już przypadkiem wyrwałem klamkę z drzwi. O kurde! Ej ty! No, dobra. Okej. Poważnie tak pusto, bez niczego? Dziwne. Bardzo dziwne. Podejrzany bym nawet rzekł. Czekamy na jeszcze 5 grupek. Jasne. Okej. Dodatkowo ktoś w piwnicy ładował wielką demoniczną Genkidamę. Piekielna fala. Zmień kierunek, w jakim zmierza ludzkość.
Oto dziś wnosimy nasz wkład w ich sprawę. Od nich zależy nasze zbawienie. Właśnie dlatego wyciągnąłem cię z tego proboszcza w sanktuarium Gavindzie. Wiedziałem, że jest słaba, a nasza praca niesie za sobą ryzyko. Nie na tyle wiedziałeś, żeby ją powstrzymać na przykład, nie? Wiedziałem, że w przypadku katastrofy tylko ty będziesz ich w stanie powstrzymać. O, no teraz to kuźwa mądre. Ale tak by the way, czyli... Czy piekłem w uniwersum Duma można się zarazić? Bo ta fala Lazaru, w sensie wiecie, okej, Olivia podczas kiedy już Doom Slayer był przebudzony, otwarła portal do piekła. Jasne, okej, dobra, łapię to. I przez to wpuściła demony na Marsa. Ale... Walczyliśmy z ewidentnie zarażonymi, zdemonifikowanymi, nieumarłymi pracownikami UAC, czyli najwidoczniej piekłem w tym uniwersum można się zarazić. I ta cała fala Lazarus to właśnie było to, wirus rozprzestrzeniający rasę piekielną? Holy shit. Dobra, nieważne, zamknij portal, enter. Okej, dobra. Jedno zagrożenie postrzone. Bardzo fancy, złote ściany. Czy to foria aluminiowa? O, cześć. Spanikowałem trochę, przyznaję. Au! To boli, dupku. Jeszcze żyjesz? No. Już nie. O, wow! Za szmaty i na ścianę. Dobry street fight. Au, kto? Ty! Bardzo przyjemna ta giwera. Fajne tempo strzelania, bardzo zabawny dźwięk, który lubię. Co się tutaj dzieje? To jest smutne, panowie. Pozwólcie, że wam pomogę. O, jest za więcej. Ktoś jeszcze? Czegoś nie widzę? Za tymi drzwiami najwidoczniej jest... znajdźki są. Itemki. Nasze. Upgrade'y and stuff. Czemu to mi coraz bardziej przypomina Dead Space'a? Ale bym pograł Dead Space'a. God damn it, że też nikt nie zrobił remasteru Dead Space'a. To jest jedna z tych serii, które twierdzę, że potrzebują remake'u, remastera, kontynuacji, czegokolwiek. Bez dwóch zdań. O! O. Dobra, pancerz. A, jest, proszę bardzo. Numero uno. Nice. Numero duo. I trzy. Tak. A, to jest... Okej, użyłem działka Gaussa zabić wszystko, zanim to zabije mnie i dostanę za to basically jeszcze jedno życie. Tak, jeśli dostaniemy śmiertelny cios, możemy kontynuować raz grę na pewien czas. Pewnie bardzo przydatna zdolność na najwyższym poziomie trudności. Ogólnie na najwyższym poziomie trudności przyszedłem tylko i wyłącznie pierwszy poziom, bo była za to trofka. Ale holy shit, to było trudne. O, znowu moja kurwa ulubiona lokacja. Okej, to było słabe. O mój Boże! Skupienie, fokus z Drakej, fokus. Muszę się zająć najpierw latającym pomidorem, potem dopiero całą resztą. Albo i nie, ponieważ latający pomidor jest kurwa pod takim kątem, że go w życiu nie trafię.
Nice. O, jest raz więcej, cudownie. Ło, prawie, prawie, ale nie. O mój Boże. Wszedłem w zastrany pocisk. Nie, dobra, ostatnia próba i enough, bo tracimy czas w tym momencie. Jakkolwiek pewnie moje porażki są zabawne i nie wiem, wesołe dla oka, to... To nie. By the way, tutaj leży życie, nie? I życie nie odnawia mi życia, pragnę zauważyć. To jest takie filozoficzne, życie nie odnawia mi życia. Ten staw. O nie! Kurwa mać po prostu. O, dobra. Jeszcze... Fuck. Kliknąłem, żeby rozpocząć ponownie. Czyli by the way, to nie leży tutaj zdrowie, tylko amunicja do działka Gaussa. Liczyłem na życie w sumie z tego finishera, dlatego go zrobiłem. O kurwa. Paszczur, monszczur tu biegnie. O! To wszystko? To wszystko! Cudownie! Nawet nie ogarnąłem, kiedy pokonałem tego zakamuflowanego. Czy my go w ogóle nie spotkaliśmy? Tak, bo są jakby dwa warianty tych zakamuflowanych. Jedne mają kamuflaż, a drugi nie. Te bez kamuflaża spotykaliśmy wielokrotnie. Tego z kamuflażem jeszcze chyba ani razu? Ewentualnie, wiecie, może nie zauważyłem, kiedy z nim walczyłem. To żart z tego, że ma kamuflaż, że tak tylko wam wyjaśnię. A, mam full. Dobra, okej, okay, kontynuujmy wyprawę w stronę piekła, I guess. Demoniczna obecność wysoka. Blokada w mocy. Uważnie? Demoniczna obecność? Jaka obecność? A, o, moje kolana. Starość, nie radość, powiadam wam. Starość, nie radość. O! O kurwa. Holoslayer! Potrzebuję Holoslayera! Dobra, okej. Okay. Oczko! Śmierć wszystkim demonom! Holoslayer! Dobra. Było całkiem. I'm out. Ale ja już... Wie pani co? Pogania mnie pani, a ja strasznie tego nie lubię, tak więc... Na pewno? Aż taka wysoka? Jest pani pewna, pani lektor? Ohoho! O kurwa, jest za mną. Okej, sama myśl o tym, że za mną jest wróg, spowodowała, że totalnie wrzuciłem panikę i nie wiem, spudłowałem tak 4 razy z rzędu i potem wszedłem w chmarę pocisków wroga. Moja wina. Biorę to na siebie. Obecność wysoka.
mięsnie. Szukam chętnego. O, znalazł się chętny. Może ktoś jeszcze? Zapraszam. O, jeszcze ty, proszę bardzo. Death staff. O mój Boże. O mój Boże, czuję się tak bardzo triggerowany. Łamiący prawa fizyki finisher. I granaty. O kurde, jest jeszcze ty. Jebać finishery, cios z łokcia, bitch. Ohoho! Nie, chciałem to. Och, ho, ho, ho. Okej. Teraz to blokada zdjęta, co? By the way, nie jestem pewien logiki systemu, który zamyka wam wszystkie drzwi, kiedy dochodzi do inwazji demonów. W sensie, teoretycznie oczywiście odcinacie resztę bazy od zagrożenia, to jest jasne, łapię to. Ale z drugiej strony większość pracowników jest uwięziona z demonami. A okej, czyli teraz ciepło ładuje się samo. Dobra. Nasze bronie są już bardzo poulepszane, cieszy mnie to. Dobry wynik. Dobry wynik, a takie wiecie, lecenie bez skupienia, niezbyt się rozglądając. Uzupełniamy zasoby, zdrowie pełne, póki co przynajmniej. Którędy droga? O Jezu, mój głos się załamał w tym momencie. A, no tak, winda, logiczne. No dobra, to co? Będziesz musiał wyrwać akumulator Argentu zasilający cyberdemona. What the fuck, Hayden? Stworzy wyrwę międzywymiarową, przez którą dostaniesz się do piekła. Gdy zdobędziesz tydzień, wciągniemy się z powrotem. Super, wow. Tak, wyrwij rzecz, która transportuje cię do piekła z kuźwa zwłok cyberdemona. Cyberdemon, tak by the way. Czy to znaczy, że nie dość, że korzystali z energii piekła i część ich pracowników została zindoktrynowana przez piekło, to jeszcze ulepszali demony cyberczęściami? O mój Boże, kretyni. O kurwa, o nie, oh no. Proszę, zostaw mnie. Nie przewrócił się, badass. Dobra, i to pierwszy i zarazem przedostatni boss w tej grze. Nie, wróć, jest trzech bossów. Zajebiście, kurwa. Płoń, szujo, płoń. Tak, jasne, okej, okay, tak, kurwa. I take this. Najciemniej, kuźwa, pod latarnią, w sensie pod demonem. Ta logika raczej nie zaprowadzi mnie daleko, ale innej aktualnie nie mam. A! Dawaj nogę! Okej.
Wyrwaliśmy mu protezę kolana. A, to było żałosne. A, nie ma tak w piekle. Tylko nie do końca wiem, czemu ten motherfucker poleciał z nami i najwidoczniej energia samego piekła przywraca go do życia. Are you fucking kidding me right now? Wow, dostałem tak jakby milion obrażeń w sekundę. Pod jakim kątem leży moja głowa, że widzę moje odcięte ciało? Powiedzcie mi, że zaczynam od walki w piekle, a nie od walki w laboratorium. To, że jest tutaj napis Laboratoria Lazarus, to... A nie, okej, it's fine. No dobra, jasne. Podchodzenie do niego wcześniej było błędem. Ja potrzebuję czegoś z większym kopem. O, tak. A jaka fajna walka. Taka platformówka, nie? Okej, czyli w tej fazie należy trzymać się daleko. Proszę, to dla ciebie, panie demonie. Cyberdemonie. Ponieważ zwykłe demony sprawiają nam za mało problemów, najwidoczniej stwierdził Hayden. Wow, that was fun. O, nie, to nie był fun. O kurwa. Panika się wkrada, moi drodzy. Dobra, szybko, idziemy wyrwać mu łeb. O, moje. No dobra, to by z tym bardziej do twarzy. Proszę, powiedzcie, że nie wstanie ponownie. Dobra. O, that was fun. Ha! I w dalszym ciągu sprawiło mi to mniej trudności niż większość normalnych walk w tej grze. I teraz mam 10 punktów do wydania. O, dobra, okej, wieżyczka, fuck yeah. Zabij 5 razy lub 4... Zabij 5 razy lub 4 lub więcej demonów przy jednym rozstawieniu wieżyczki. Bitch please, jak to rozstawiam, to nie przestaję strzelać, póki mi się ammo nie skończy, więc luzem. No dobra, są piekło ponownie i to jest chyba koniec poziomu, jeśli nie mylę. Jap, mamy charakterystyczny dźwięk. I przed nami przedostatni poziom dosłownie? Czuję się tak męsko od razu, jak słyszę tę muzę. Dosłownie czuję, jak mi włosy na klacie rosną. Kraina Tytanów. Gdyby nie copyrighty, wstawiłbym tutaj opening do Attack on Titans, ale YouTube jest groźny ze swoimi copyrightami. Dobra. Let's roll. I... Okej, ta miejscówka. Czy ta czaszka demona nie wygląda trochę jak czaszka demona z Black Clover? O, portal. Tak, tylko w sensie nie wiem, może za kilkaset lat stanie tutaj wioska, w której wychodzi się Asta, tak więc, he? Dobra, w każdym razie tak, tą sprawę, to konandrum zostawimy sobie na kolejny odcinek. I tutaj zakończymy ten styl ode mnie, dzięki za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach Doom u mnie na kanale. Bye bye!